Na pierwszym miejscu była modlitwa. W sumie mamy 10 kroków. Na drugim miejscu jest głoszenie, ale o tym nie będę się teraz rozwodzić. Tu chodzi o systematyczne głoszenie, nie tylko na jeden temat i nie pojedyncze kazanie. Mówimy o okresie 6 miesięcy i nieustannym głoszeniu pod tym kątem. Powtarzam tę tematykę aż do znudzenia, aż ludzie załapią. Mówię na dany temat z różnych perspektyw, następnie robię dyskusje w małych grupach i zadaję im pytanie, w jaki sposób mogą to wdrożyć w życie. Potem proszę, aby się modlili w tym względzie, a następnie przedstawili mi swoje pomysły. Jest to głoszenie angażujące słuchaczy, nie słuchanie dla słuchaczy. Ludzie mają o tym rozmawiać i planować. Punkt trzeci to wizualizacja. Kiedy przedstawiasz jakiś plan, niezależnie kim jesteś, czy pastorem, starszym zboru, czy konferencją, to mało kto się tym zajmie. Jeśli jednak ty osobiście jesteś jego pomysłodawcą, to wtedy jest to twój plan, twoje dziecko. Kolejna sprawa. Musisz upewnić się, ile osób będzie w to zaangażowanych. Możesz mieć świetny plan i być sam. Samemu daleko nie zajdziesz. Możesz być swoim generałem czy kapitanem i mieć rację. Wojny nie wygrywa się w pojedynkę. Możesz być dyrygentem, ale nie zaśpiewasz sam. Do tego potrzebujesz chóru. Tak samo sprawa ma się z Kościołem. Nawet jeśli inni nie są tak szybcy jak ty, wiesz, pastorze, wysłuchałem tego seminarium, podzieliłem się tym w swoim zborze, ale oni nic nie rozumieją. I co w związku z tym? To twój problem, a nie ich. Nie modliłeś się o nich wystarczająco. Wystarczająco dobrze im tego nie wytłumaczyłeś. Nie byłeś wystarczająco wytrwały. Lepiej zwolnij tempo i poruszaj się w tempie zboru, niż masz pędzić i być sam. Zatem wizualizacja została zrobiona. To zbór ma uchwycić tę wizję, a nie pastor zboru. Teraz jest taki pastor, a za chwilę będzie inny pastor z innym pomysłem. O, już mamy innego pastora i nową wizję. To jest wasz zbór i to musi być wasza wizja. Nawiasem mówiąc, żona i ja zaczęliśmy modlić się o Bożą wizję. Nie wiedzieliśmy, co robić w nowym miejscu. Było to bardzo bogate, wpływowe i bardzo dobrze wykształcone środowisko. Dodatkowo okolice zboru to też bogaci ludzie i wielu baptystów. Zbór bardzo sceptyczny w kontekście przyrostu. Co tu robić? Potrzebuje Bożego planu. W innym przypadku nic nie będzie działać. Zatem razem z żoną modliliśmy się, w jaki sposób dotrzeć do tego miasta. Modliliśmy się i modliliśmy i nic. Czemu, Boże, nie odpowiadasz? Po pierwsze, nie byliśmy osobiście gotowi. Gdyby Bóg powiedział Noemu po pierwszej modlitwie, co ma zrobić, Noe by nie posłuchał. Potrzeba wielu modlitw, aby Bóg mógł cię przygotować na szalony plan i byś był gotowy go wykonać. Po pierwsze, Bóg musi przygotować ciebie, a po drugie, Bóg musi przygotować tych, którzy mają wykonać ten plan, aby oni również byli gotowi go zaakceptować. Po trzecie, Bóg musi przygotować środowisko, do którego będziesz docierać. Dlatego nie oczekuj, że krótką modlitwą sprawisz, że cały zbór zachwyci się twoją wizją, bo ty otrzymałeś wizję od Boga. Musisz być wytrwałym do momentu, w którym będziesz gotowy zrealizować tę wizję. Dlatego moja żona i ja przez kolejne 3 miesiące modliliśmy się o wizję, ale nie tylko modliliśmy się o wizję i o zbór. Modliliśmy się o każdy dział i lidera. A raz w tygodniu sam lub z żoną szedłem do zboru, zamykałem się w nim i modliłem o każde krzesło. Proszę, Panie, zapełnij je. I modliłem się również o miejsca parkingowe, aby nie było ani jednego wolnego i trzeba było parkować na trawniku. Jednym słowem, potrzeba się poświęcić i być wytrwałym. 3 miesiące później byłem na kampie. Z jednej strony jej kocham, a z drugiej nienawidzę. Kocham ze względu na wspólnotę, a nienawidzę rozstawiać starych, zapleśniałych namiotów pełnych pająków. Zatem rozstawialiśmy namioty. To był poniedziałek, kiedy normalnie modliłem się cały dzień w zborze. To właśnie w poniedziałki zamykałem się tam i byłem wewnątrz budynku. A teraz byłem na kampie i rozstawiałem namioty. A wieczorem po kolacji, kiedy udałem się do pokoju, modliłem się całą noc. Boże, nie odpuszczę, zanim mi nie dasz wizji odnośnie tej społeczności, zboru i tego miasta. W trakcie tej modlitwy zasnąłem. Byłem zmęczony. Myślicie, że kiedy zaśniecie podczas modlitwy, to Bóg się gniewa?
On cię kocha. Czy kiedy mówisz do swojego maleństwa, próbując je uśpić i ono zaśnie, to gniewacie się na nie? Czy raczej dajecie mu buziaka i odkładacie do łóżeczka? Uwierzcie mi, że Bóg cieszy się bardziej z takiego, który tak dużo się modli, niż z osoby, która wcale się nie modli. Tak, zasnąłem podczas modlitwy i cóż takiego? Dawid pisze, kiedy kładę się spać, jestem z Tobą. Kiedy budzę się w nocy, Ty wciąż jesteś przy mym łożu. Czy to nie jest wspaniałe, kiedy zasypiasz przy Bogu, a kiedy się budzisz, On wciąż tam jest? Jest to piękny obraz Boga zapisany w psalmie. Zatem usnąłem, modląc się o Bożą wizję. Bóg obudził mnie o 2 nad ranem, z głową pełną myśli. Wszystkie bardzo dziwne. I pamiętam, co doradzał mi ojciec. Zapisuj te myśli. Więc to zrobiłem. A potem, kiedy to przeczytałem, pomyślałem sobie, to jest szalone, zabiją mnie za to. Zacząłem się wtedy modlić o jakieś potwierdzenie tego. Kiedy skończyłem notować, była 4 nad ranem. O potwierdzenie modliłem się do około 7, mówiąc, Boże, nie puszczę Cię, chyba że mnie zabijesz. Jeśli mnie zabijesz, Boże, to nie mam z tym problemu. Pamiętacie Jakuba? Uchwycił się Boga i powiedział, nie puszczę Cię, dopóki mnie pobłogosławisz. Nadeszła 7 i nastała pora śniadania. Nie chciałem przegapić śniadania. Posiłki to czas święty. Podniosłem się z kolan, aby iść na śniadanie i właśnie wtedy zadzwonił telefon. Dzwonił dr Schmidt z Andrews University. Hej, Paweł, pamiętasz, jakieś 4 miesiące temu chciałeś, abym wygłosił kazanie o Was, Boże? Tak, pamiętam, odmówiłeś. Jak mnie będziesz prosić o seminarium modlitewne dla studentów, też Ci powiem nie. Wyrównamy rachunki. No, Paweł, nie wygłupię się. Wiesz przecież, że jestem umawiany na 2 lata do przodu. Ja też. Ale do sedna sprawy, mów o co chodzi. Miałem być na pewnej konferencji, ale okazało się, że wpisali mnie na ten sam czas, co zakończenie roku. Mam zatem wolny dzień. Mógłbym przyjechać do waszego zboru. No, teraz mówisz do rzeczy. To powiedz mi, na jaki temat planujesz przemawiać? Wiesz co? Prowadzimy na uniwersytecie taki program pilotażowy. Chcemy sprawdzić innowacyjny sposób prowadzenia ewangelizacji i lekcji biblijnych. Prowadziliśmy już ewangelizację na różne sposoby i nic nie działało. A kiedy spróbowaliśmy w ten konkretny sposób, to zadziałało. Lekcje biblijne metodą listową miały skuteczność na poziomie 0,05%. Nie mam pamięci do liczby, więc nie cytujcie mnie, ale bardzo niskie wyniki. Mam je zapisane w swojej pracy doktorskiej, ale nie mam ich w głowie. Potem próbowaliśmy udzielania lekcji biblijnych w kościele, skuteczność 1-1,5%. Następnie odwiedzaliśmy osoby zainteresowane w ich domach, skuteczność 2%. A potem próbowaliśmy ich nie uczyć, ale za to odwiedzać w domach, ponad 70% skuteczności. Niesamowity skok, od 1 do chyba 76%, jeśli się nie mylę. I chcielibyśmy tę metodę wypróbować również w waszym zborze, jako projekt pilotażowy w praktyce. No, a powiedz mi, jakie kroki zastosowaliście? Kiedy zaczął mi je opowiadać, były to te same rzeczy, które Bóg pokazał mi o 2 nad ranem. I to samo miałem zapisane na papierze. Dokładnie to samo, punkt po punkcie. Nieprawdopodobne, powiedziałem. Co takiego? Zapytał. Modliłem się przez 3 miesiące o wizję i tej nocy o 2 dostałem pełno pomysłów. Spisałem to w formie planu i zacząłem modlić się o potwierdzenie tego i ty zadzwoniłeś. I to, co właśnie mi powiedziałeś, jest dokładnie tym, co mam na papierze. Nieprawdopodobne. Ty też tak myślisz? Kiedy wróciłem do swojego zboru, zwołaliśmy zebranie rady zboru i powiedziałem do nich. Modliłem się o Bożą wizję. Wy również to robicie. Ostatnio Bóg mnie zbudził w nocy. Modliłem się o potwierdzenie. Wtedy zadzwonił do mnie dr Schmidt i powiedział dokładnie to samo. Pastorze, to powiedz nam, jaki jest plan działania. Nie ma mowy. Wtedy nic z tego nie zrobicie. Powiecie mi, modliłeś się o to, to teraz to rób. Musicie teraz wy się o to modlić, aby Bóg wam to objawił, co mi. Wtedy zaczniemy działać. Nie, i możecie mnie zwolnić. No prosimy, nie ma takiej opcji, żebym wam powiedział. Powiem nawet więcej. Kończymy dzisiaj nasze spotkanie. Macie miesiąc do następnego zebrania. Będzie to czas na modlitwę. Jeśli nie będziecie się modlić za miesiąc, odwołam kolejne zebranie i tak aż do skutku. Aż do czasu, gdy zaczniecie się modlić. Błagajcie, by Bóg objawił wam ten plan. Jeśli się wam to nie podoba, zadzwońcie do diecezji. Nie, nie zrobimy tego, bo cię kochamy. Ja was również, dlatego chcę, abyście się modlili. A jeśli nie, to zawstydzę was przed zborem w kolejną sobotę. Powiem przed zborem, że prosiłem was o modlitwę i z zakazalnicy zapytam, kto się nie modlił. Ręka w górę. I proszę nie kłamać. Będziecie wtedy w centrum zainteresowania. Pastorze, nie rób tego. Wiecie przecież, że jestem szalony i zrobię to. W
W poniedziałek, wtorek i środę zdzwaniałem się z radą, modliłem się z nimi, przypominając im o potrzebie osobistej modlitwy. Zaczęli się modlić. W kolejnym miesiącu zapytałem, ilu z was się modli. Wszyscy. Wspaniale. Kto otrzymał wizję? Dwie osoby. Kiedy ich zapytałem, opisali dokładnie te same kroki. Mniej treści, mniej wyjaśnień, ale ta sama wizja. Chwała Bogu. Teraz chciałbym, abyście to wy przedstawili to przed radą, a nie ja jako pastor. To musi wyjść spośród was, liderów pracujących w tym zborze. Chodziło o to, aby to powiedział ich starszy zboru, ich diakon, ktoś, kto był ze zborem przez 50 czy 70 lat, a nie jakiś tam nowy pastor. To musi być ich wizja. Kiedy te dwie osoby podzieliły się tym, co Bóg im pokazał, wtedy ja powtórzyłem to samo, ale z większą ilością szczegółów. Ponieważ modlili się przez dłuższy czas, byli otwarci i pokorni, zupełnie inne środowisko do współpracy. I ponieważ Bóg przedstawił bezpośrednio im tę wizję, byli gotowi się pod tym podpisać. Posłuchajcie, powiedziałem, spróbujmy wdrożyć to w życie na jeden rok. Jeśli to nie będzie działać, damy sobie spokój. Ale spróbujmy inne sposoby ewangelizacji. Mieliśmy zatem wizję jako zbór. Nigdy tego nie zapomnę. Byliśmy wszyscy w naszym domu. Ponieważ w budynku kościelnym ludzie przyzwyczajeni są do miejsca i do rutyny. Tak zaczynamy i tak kończymy. Mi jednak zależało, żeby byli otwarci i gotowi na modlitwę, żeby byli gotowi zostać nawet 5 godzin, jeśli zaszłaby taka potrzeba. Bo to nie było typowe spotkanie rady, ale omawialiśmy wizję dla zboru. Wiadomo, że ludzie lubią jeść. W niedzielę rano zdzwoniłem się z członkami rady i zaprosiłem do nas do domu. Prosiłbym was jednak, abyście zaoszczędzili nieco pracy mojej żonie i przynieśli coś od siebie. Moja żona przygotuje natomiast jakieś rumuńskie potrawy. Zatem przyjechali z jedzeniem o 9 rano. Zjedliśmy razem i wysłałem ich do lasu. Chciałbym, abyście się modlili, prosząc o wizję. Nie wracajcie, dopóki Bóg nie objawi wam jej osobiście. Wrócili po 5 minutach. No, a teraz zapiszcie to. Niech każdy napisze po 2 pomysły tego, co powinniśmy uczynić w naszym zborze. Rozdałem im kartki. Pierwsze, musimy zaczynać i kończyć nabożeństwo o właściwej porze. Drugie, musimy wysprzątać parking. Trzecie, musimy pomalować ściany i tym podobne. Czy to jest ta wizja? Tak. Zebrałem te kartki, wrzuciłem je do kominka. Co ty zrobiłeś z naszymi planami? Nie potrzebuję waszych planów, odpowiedziałem. Zależy mi na Bożych planach. To są zwykłe plany. Oczekuję szalonych planów. Chcę usłyszeć wielkie plany, nieosiągalne. Chcę usłyszeć, że mury Jerycha upadną. Chcę usłyszeć, że morze się roztąpi. Chcę usłyszeć szalone plany. Jeśli to nie jest szalony plan, to znaczy, że są to wasze plany i nie chcę o nich słuchać. Chciałbym, abyście wrócili do lasu, abyście się upokorzyli i modlili przez 2, 3 czy 5 godzin. Jeśli Bóg nie podzieli się z wami wizją, jedźcie do domu. Poszli znów do lasu. Ktokolwiek podzieli się z wami szklanką wody, wielka będzie jego nagroda w niebie. Do tego czasu oni słyszeli dużo na temat modlitwy i zaczęli sami się modlić. Na tym etapie potrafili już docenić modlitwę. Posłusznie wrócili do lasu. Po 1,5 do 2 godzin zaczęli kolejno powracać z pochylonymi i ciężkimi głowami. To było po 3 miesiącach modlitw. I tego dnia modliliśmy się jak nigdy dotąd, błagając Boga, mówiąc, że jesteśmy gotowi się zmienić, ale musimy wiedzieć, co robić. Potrzebujemy Jego planów, bo nasze są nieskuteczne. Ellen White pisze gdzieś, jeśli zbliżymy się ze złamanym sercem, wyrażając naszą całkowitą zależność od Niego, to jest to moment, w którym Bóg odpowiada. Powrócili z lasu i powiedzieli, pastorze, oto wizja. Potrzeba założyć naszą stację telewizyjną. Druga osoba, potrzebujemy stacji radiowej, nadającej 24/7 w 2 językach. Oszaleliście? Kto ma na to pieniądze? Trzecia osoba. Potrzebujemy co roku przeprowadzać sondaże, aby dotrzeć do całego stanu Wisconsin. 320 tysięcy ludzi. Czwarta osoba. Organizować co najmniej jedną serię wykładów co rok, aż do powrotu Jezusa. Piąta osoba. 12 seminariów tematycznych w roku. Według potrzeb społeczeństwa. I kolejna osoba. I tak jeden po drugim zgłaszali pomysły. Jedna osoba powiedziała, chcemy zmienić świat. Co takiego? Lokalny zbór na cały świat? Tak, powiedziałeś o szalonych pomysłach. Chcemy mieć wpływ na cały świat. Lecz ja, jako ten, który kazał im iść do lasu, sam nie poszedłem, aby się modlić.
Spędziłem ten czas na pomaganiu mojej żonie w kuchni przygotować obiad. A kiedy oni powrócili, sam nie byłem gotowy. Nie doceniłem tych planów. To jest zbyt wiele, zbyt trudne. Potrzebujemy ludzi i pieniędzy. To niemożliwe. Pastorze, ale sam nam to powiedziałeś, że jeśli wizja pochodzi od Boga, będzie trudna, nieosiągalna, ale Bóg zaopatrzy, nieprawdaż? Tak, mówiłem, ale to jest zbyt wiele. Wybierzmy tylko jedną rzecz. Nie możemy wszystkiego zrealizować. Ale przecież powiedziałeś. Zostawcie mnie. I zawiedli się na mnie, ponieważ oni modlili się o to. Wszyscy odjechali. W poniedziałek miałem spotkanie z północnoamerykańskim wydziałem na temat działań modlitewnych. Wszyscy koordynatorzy z całego tego wydziału. Wszystkie diecezje i zbory. Wiele osób przyjechało na to spotkanie. Wielu koordynatorów i liderów było tam obecnych. I gdy skończyłem swoją przemowę, udałem się do swojego hotelu. Chciałem trochę odpocząć. Chciałbym zaznaczyć, że jestem osobą wybredną i szalenie kapryśną. Kiedy układam ubrania, to muszą być ułożone w linii prostej, nie skrzywione. Buty muszą stać równo w rzędzie. Nigdy nie zgubiłem telefonu. Przepraszam, właśnie skłamałem, ponieważ raz mi się to przydarzyło. Nigdy nie zgubiłem klucza. Nigdy nie popsułem telefonu. Mogę mieć 10 lat i wciąż wygląda jak nowe, bez ryski. Moja żona natomiast gubi telefon raz w miesiącu. W czasie, gdy rozmawia przez telefon z dziećmi, wyciąga coś z lodówki. Wtedy mówi, muszę na chwilkę odłożyć telefon, bo muszę coś przenieść na kuchenkę. W tym momencie odkłada telefon do lodówki, w czasie, gdy chwyta inną rzecz z lodówki, a potem chodzi i szuka, gdzie jest jej komórka. Albo rozmawia z dziećmi na tarasie i tam go zostawia. Po 3 ulewnych dniach mówi mi, że nie może znaleźć telefonu. Znajduje go wtedy, ale już nie działa. Jak to możliwe, że ciągle gubisz telefony i klucze? Ja nigdy ich nie gubię. Ty nic nie rozumiesz. Tylko mnie krytykujesz. Ależ nie, kocham cię. Po prostu ich nie gub. Wracając do tematu. Odłożyłem swój laptop na stolik. Następnie postawiłem za nim kubek wody i komórkę. Gdy potem otwierałem laptop, zahaczyłem o kubek i woda zalała mi komórkę. To był jego koniec. To był jeszcze model, z którego można było wyjąć akumulator, więc zrobiłem to i próbowałem osuszyć suszarką, ale nic nie pomogło. Włożyłem go nawet do torebki z ryżem. Nic nie pomogło. Nie chciał się nawet włączyć ekran. Zupełnie padł. Modliłem się nawet o jego przywrócenie do życia, ale to też nie pomogło. Poddałem się wtedy. Podszedłem do organizatorki i powiedziałem, że nie mogę zasnąć bez rozmowy z żoną. To czemu do niej nie zadzwonisz? Bo właśnie zalałem telefon. A, rozumiem. Weź mój. Po czym zadzwoniłem z telefonu Ruti, a moja żona Dana odbiera i mówi, cześć Ruti. Nie, to ja. A czemu nie dzwonisz ze swojego telefonu? A, nie chcę o tym rozmawiać. No mów. Zepsułem go. Chwała Panu, powiedziała. Wreszcie zostawisz mnie w spokoju. W końcu Tobie też się to przydarzyło. No, ale zmieńmy już temat, bo zaczynam mieć bóle brzucha z tego powodu. Z powodu telefonu? Dajże spokój. No ale nie mogę tego przeżyć, że go popsułem. Dobrze ci to zrobię, jak od czasu do czasu zepsujesz jakiś telefon. Przynajmniej wyluzujesz nieco. Pogadaliśmy chwilkę, wyznaliśmy sobie miłość i pożegnaliśmy się. A potem chciałem się modlić, ale nie byłem w stanie. Nie miałem pokoju. Panie Boże, jeśli coś się wydarzyło między mną a Tobą, proszę powiedz mi. I usłyszałem. Prosiłeś tych ludzi, aby się modlili. Dałem im wizję, a Ty się mnie sprzeciwiłeś. Boże, tak mi przykro. Proszę, wybacz mi. Wyznam swój grzech przed zborem. Nie mam problemu z dumą. Ale proszę, napraw to. Boże, potrzebuję Cię i jest mi tak przykro. Wyznaję swoją winę, wiem, że mi wybaczasz, ale proszę, napraw to, ponieważ kochasz mnie i Kościół i w tych ludziach nie ma winy. W tym momencie mój umarły telefon zaczął dzwonić. Odebrałem. Tu Jackie z telewizji kablowej. Czy my się znamy? Nie znasz mnie. Nasza telewizja kablowa swym zasięgiem pokrywa ponad 150 000 domostw w naszym mieście.
i szukałam jakichś materiałów, które mogłyby zaspokoić emocjonalne i duchowe potrzeby mieszkańców. I przeszukując materiał z różnych kościołów, ich kazania były w jakiś sposób spaczone, przepojone polityką lub rządzą pieniądza. Ale kiedy przesłuchiwałam Twoich kazań, stwierdziłam, że to jest to, co nasze miasto potrzebuje. Nasza stawka to 8 do 12 tysięcy dolarów za godzinę emisji, w zależności od pory dnia. Ale chciałabym zaproponować Ci 4 godziny w tygodniu za darmo, jeśli zgodzisz się je nam udostępnić. Da! Czy zgadza się Pan? Jeśli dacie mi 5 godzin w tygodniu... Zgoda! Ma Pan 5 godzin darmowej emisji. A zaraz żałowałem, że nie powiedziałem 6 godzin. Boże, właśnie podarowałeś mi telewizję za darmo. I zaraz pomyślałem, mój telefon działa. Spojrzałem na niego, ale ekran czarny, żadnego życia. I w czasie, kiedy przyglądam się temu zepsutemu telefonowi, on znów dzwoni. Odzywa się mężczyzna, który uczęszcza do innego kościoła, oddalonego od naszego o jakieś 26 mil na zachód. Ich kościół jest dość mały, zbiera się w nim jakieś 30 do 40 osób. A ten człowiek to zamożny człowiek, który jest właścicielem fabryki. I mówi, Bóg położył na moim sercu, aby postawić wieżę radiową, ale nasz kościół nie ma odpowiedniego potencjału, dlatego chcę przekazać darowiznę w postaci budynku i kosztów jego najmu, zapewnię fundusze do czasu swojej śmierci lub powrotu Jezusa. Dam Ci również wieżę radiową, cały stosowny sprzęt, jeśli zgodzisz się umieszczać tam swoje kazania 24/7. A tak w ogóle chciałbym, aby te materiały były w dwóch językach, angielskim i hiszpańskim. Wszystko, co głosili członkowie Rady, otrzymałem za darmo w ciągu 40 minut, rozmawiając na zepsutym telefonie. Po tej rozmowie zadzwoniła do mnie osoba z konferencji. Nie podam jej jego danych, bo możecie go znać. Jest on koordynatorem do spraw literatury. Chcielibyśmy szkolić studentów z naszej akademii w kwestii przeprowadzania sondaży. Bardzo podoba nam się podkreślanie ważności modlitwy, jakie ma u Was miejsce i zmian, o których słyszymy. Członkowie już nie dzwonią do nas i nie narzekają. W rzeczywistości dzwonią i mówią, że uwielbiają swój kościół. Chcielibyśmy, aby nasze dzieci mogły trochę poprzebywać w takiej atmosferze. Czy w związku z tym zgodzilibyście się, aby nasze dzieci mogły co roku do Was przyjechać i robić sondaże w okolicy? Zapłacimy za ich noclegi, jedzenie i książki. Zrobimy to dla Was za darmo. I w ten sposób mieliśmy zagwarantowane darmowe przeprowadzanie sondaży co rok w mieście. Mógłbym tak opowiadać różne historie. W najbliższy szabat, kiedy udałem się do zboru, wyszedłem i przeprosiłem wszystkich za swoje zachowanie, za to, że się nie modliłem. Poprosiłem Was o modlitwę, a sam zająłem się przygotowywaniem jedzenia. Bóg podzielił się z Wami wizją, a ze mną nie, pomimo że jestem pastorem. Ale zrozumiałem swój błąd, prosiłem Boga o wybaczenie i Bóg wszystko naprawił. I oto co dostaliśmy. To był czas graduacji. Wszyscy krzyczeli ze szczęścia. Rzucali swoje czapki w górę. Oczywiście przesadzam. Myślałem, że mnie znienawidzą, bo nauczam, a sam tego nie robię. A tak naprawdę podlecieli, uściskali mnie i powiedzieli, że mnie kochają. Jesteś jedynym pastorem, który jest szczery. Jesteś sługą Bożym. Politycy natomiast nigdy nie popełniają błędów. Czy nie prościej byłoby wystąpić i powiedzieć, przepraszam za to? Teraz kochamy Cię, nawet bardziej. No to dobrze, to znaczy, że nic nie straciłem, a zyskałem. Rozumiecie, że wizja przyszła od Boga poprzez członków. Kiedy Bóg objawił plany na skutek modlitw ludzi, zaspokoił wszelkie potrzeby. Mówiłem im, że potrzebujemy więcej pieniędzy. Mieliśmy wieżę radiową, to i tamto, ale potrzebowaliśmy jeszcze 24 tysiące dolarów na sporządzenie stosownej dokumentacji. Ale ludzie widzieli już Boży palec w tym wszystkim. Wyznaczyliśmy 3 miesiące na zebranie tych 24 tysięcy, a już w następnym tygodniu mieliśmy 56 400 dolarów. Bo gdybym to ja wyszedł i prosił o 24 tysiące, nic by z tego nie było. Ale skoro stał za tym sam Bóg, trzeba im było powiedzieć, przestańcie już dawać. Pieniądze nie stanowiły problemu. Problemem było, że mieli ich za dużo. Wystarczyło tylko, aby wiedzieli, że to nie jest ludzki projekt. Kiedy doświadczyli Bożego działania, zaczęli je wspierać. W naszym kościele przeszkodą nie jest brak pieniędzy. Problemem jest brak Bożej obecności. Gdy Bóg rusza, są i pieniądze. To nie jest problem. Mógłbym Wam przytaczać różne historie. Budowaliśmy kościół w Rumunii, nie mając żadnych pieniędzy. Gmina zapewniła beton na budowę. Niesamowite wydarzenia. My się tylko modliliśmy, ale to inna historia. Zatem kolejny etap to wizja dla zboru. Plan ma pochodzić od samego Boga. Zatem krok planowanie.
Bardzo lubimy przychodzić do Twojego domu, tak mówili, ponieważ nie czujemy się tam jak na spotkaniu rady. Modlimy się i jemy razem, rozmawiamy, idziemy do lasu się modlić, modlimy się w grupach i jeden za drugiego, dzielimy się pomysłami. To jak czas relaksu. Żaden inny pastor nie zapraszał nas do swojego domu. No to mamy nową zasadę. Odtąd liderzy spotykają się u nas 2 razy do roku i cały zbór 2 razy do roku, razem 4 razy do roku u mnie. W tamtym czasie Bóg nas obdarzył dużą posiadłością. Teraz mamy mniejszą. Wtedy to było 20 hektarów, w tym szczyt górski. Jednego razu naliczyłem 176 samochodów zaparkowanych na podwórku. To o czymś świadczy. Robiliśmy wtedy ognisko. Śpiewaliśmy i modliliśmy się o siebie nawzajem. Za każdym razem było kilka osób, które dzieliły się kilkuminutowym postanowieniem, nawróceniem czy doświadczeniem z Bogiem. A potem mieliśmy różnego rodzaju gry i zabawy. Żadne kazanie nie jednoczy zboru jak wspólne gry. Pewnego razu powiedziałem im, mój ogród jest tak duży i tak obrodził. Podzieliłem się z wami i z moimi sąsiadami. Zrobiliśmy weki i wciąż jeszcze mamy. Każdemu zatem wręczyłem wiaderko pomidorów i 1-dolarową foliową pelerynkę z marketu. A oni zapytali, co teraz? Ubierzcie się. Teraz weźcie wiaderka. I co mam z tym robić? Wojna pomidorowa! Spojrzeli na mnie jak na wariata. Ale wcześniej odbyłem już naradę z dziećmi i one czekały na hasło. Kiedy krzyknąłem, wojna pomidorowa, zaczęły obrzucać starszego zboru. Jego żona nie była zatem dłużna. Potem ja się dołączyłem, więc zaczęli we mnie rzucać. Wkrótce cały zbór brał udział w tej walce. Kiedy skończyła się amunicja, podeszli do mnie i powiedzieli, to jest najlepszy dzień w historii naszego zboru. Potem jak się pomodliliśmy razem i powygłupialiśmy, zbór się naprawdę zjednoczył. Stali się jak rodzina, jak przyjaciele. Skończyło się krytykowanie, wytykanie palcami. Byli jedno. Mieli wspaniały czas i cieszyli się z tego. Mieliśmy też wojny śnieżkowe, ślizganie się na mokrym plastiku. Mógłbym opisywać różne formy zabaw. Wszystkiego było po trochę. Zbór się zjednoczył. Lubili te spotkania. Zatem planowanie zawsze było z jakimś bonusem. Rozumiecie? Kiedy zaprosiłem ich po raz pierwszy i mówiłem na temat modlitwy, niewiele osób przybyło, ale kiedy powiedziałem o jedzeniu, wszyscy przyjechali. Modlitwa plus. Ale nie spędzajcie zbyt dużo czasu na pogaduszkach czy jedzeniu. Najwięcej czasu spędzajcie na modlitwie. Słyszeliście mnie? Nie rozmawiajcie na temat modlitwy bez właściwego modlenia się.